nóż, aby spełniał swoje zadania, musi być ostry. Dlatego w tym cyklu filmów opowiemy Wam o tym, czym i w jaki sposób skutecznie i prawidłowo naostrzyć Wasze noże. W tym filmie pokażemy Wam, jak naostrzyć nóż za pomocą zestawów ostrzących wymuszających kąt ostrzenia. Pierwszy model składa się z podstawy drewnianej lub plastikowej z otworami nawierconymi pod odpowiednim kątem. Najczęściej w zakresie od 15 do 30 stopni, w które wkładamy pręty diamentowe lub ceramiczne. Ostrzenie polega na tym, że prowadzimy krawędź tnącą noża po prętach, tak jakbyśmy chcieli przekroić coś z góry do dołu, prostopadle do podłoża. Kolejny rodzaj zestawu ostrzącego to niewielkie urządzenie na podstawie lub do trzymania w ręku z odpowiednimi prowadnicami, które wymuszają kąt ostrzenia noża kamieniami umieszczonymi na drucianych prętach. Po umocowaniu głowni w szczękach i madełka lub na podstawie wkładamy pręt z kamieniem w odpowiedniej prowadnicy i wykonujemy ruch ostrzenia, prowadząc kamień od czubka noża do końca krawędzi tnącej. Również w zestawach wymuszających kąt ostrzenia mamy do dyspozycji kilka gradacji powierzchni ostrzących w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu ostrzenia noża. W tego typu osełkach ostrzenie głowni typu recurve jest zdecydowanie łatwiejsze, natomiast ostrza ząbkowane wymagają zastosowania odpowiednich prętów lub kamieni. Czasami trzeba naostrzyć nóż w terenie, dlatego w następnym odcinku naszego cyklu pokażemy Wam osełki kieszonkowe.